Witam, z tej strony Ogrodnik, a dzisiaj Wam pokażę moją pałownię. Po roku już czasu, gdy ją kupiłem i wsadziłem, ma już rok i właśnie wystartowała, jest 8 maja akurat. Minął już rok od pierwszego nagrania na kanale Ogrodnik i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda już ta pałownia. I jeszcze drugą Wam pokażę. No to jak widzicie, tu już puszcza. O, o, proszę bardzo. Tutaj, tutaj. O, na dole też. O. O, tutaj jest, o, dół. Tu u góry. No i jeszcze tu na czubku nawet puszczę całe trochę. I tak to się, tak to właśnie wygląda. O. Nawet mierzyłem, ile ma wysokości. Ta ma 122 cm wysokości. Pałownia. Ale ją przytnę, jak będzie pod koniec maja, to ją przytnę. No. Żeby jeszcze większa urosła. No dobra, w takim razie zobaczyliście już ją. Więc lecimy do drugiej pałowni. No. Okej, znajdujemy się przy drugiej pałowni. Koło drogi jest zabezpieczona, żeby nikt nie przejechał. Oczywiście jak będzie już duża, to już nie będzie tego miała. Tej osłony, tej siatki. Ta jakby miała, wygląda jakby już miała dłuższe od tamtej, te przyrosty, gałązki takie. I ona, mierzyłem ją, ma 117 cm długości, znaczy wysokości. No. To zaraz Wam wszystko pokażę. Z tej strony. Od góry. Tutaj takie małe rosną, tutaj trochę większe. O, tam jeszcze większe rosną. O. O, tutaj jak ładnie już rośnie. O, albo gdzieś tutaj jeszcze, o ten, o, to ją też będę przycinał pod koniec maja. O. No, na czubku też coś tu rośnie. No, ogólnie jest nieźle. I tak to się właśnie prezentuje. No, no to u mnie pałownia już wystartowała. Nie wiem, jak tam u was, jak macie pałownię. No. O, tutaj jeszcze jest. O, kisia przyszła. O, już listki takie widać. Dobrze. No, więc to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć.